Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest taka relacja trochę z wczorajszego otwarcia, z wczorajszej premiery Gears of War 3, która tu we Wrocławiu odbyła się w klubie Liverpool, a zorganizowali ją chłopaki z Gramitacji, o których wspominałem wczoraj i jeszcze parę dni temu. No, ubaw był niezły. Ja wróciłem do domu o 3 w nocy. Teraz jest 7 rano, także nie pospałem sobie za bardzo, ale to nie szkodzi, było warto. Atmosfera była gorąca, zresztą zobaczcie sami. No i tak to wyglądało. Jak widać, atmosfera była gorąca, ludzie się bawili świetnie. Trochę jak na meczu, z tym, że kibice byli w zupełnie różnych miastach, bo Wrocław grał przeciwko Lublinowi. Tam w klubie Padbar była podobna impreza. No i z tego, co pamiętam, jak wychodziłem o 3 w nocy, to Wrocław tłuk ich ostro. Nie wiem, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że z korzyścią dla mojego cudownego miasta. No dobra, ale po kolei. Cała zabawa zaczęła się gdzieś koło 9. Ja się tam pojawiłem po 10 parę minut. Na początku można było pokazać chyba wyłącznie single playera. Taka była umowa z Microsoftem, takie były wymagania Microsoftu. No i grali ludzie w tego single playera. Ja przyznam, nie jestem wielkim fanem serii Gears of War, ale nie dlatego, że jakoś produkcja mi się nie podoba, wręcz przeciwnie, ale ja nie mam rąk stworzonych do kontrolera. Tyle lat na myszce, po prostu nie mogę się od tego odzwyczaić, ale oglądało mi się to z dużą przyjemnością. Widowiskowe to, prawie jak film się ogląda. Muszę przyznać, że z zaciekawieniem jestem zainteresowany zdecydowanie tym, jakie wyniki gra osiągnie w recenzjach. Spodziewam się, że dobre. Potem, po północy, zaczął się mecz multiplayer. Pierwotnie były takie plany, żeby Warszawa, Łódź, Wrocław i Lublin połączyły się razem i żeby ludzie grali przeciwko sobie, tak w sieci. Jakoś to się tam specjalnie nie udało. Wiem, że Warszawa grała sobie, Łódź grała sobie, tylko Wrocław z Lublinem spełnił te szlachetne zamierzenia Microsoftu i zorganizował taką potyczkę między miastami. No i muszę przyznać, że to było bardzo przyjemne kibicowanie ludzi. Było fascynujące. No i co? I jeszcze raz podziękowania dla facetów z Gramitacji. Naprawdę potrafią chłopaki zrobić świetną atmosferę. Klimat był niepowtarzalny. Jak mówiłem, ludzie bardzo dobrze się bawili. Atmosfera była bardzo przyjemna. Także więcej takich imprez. Ku naszemu zaskoczeniu, bo ja też spodziewałem się mniejszej frekwencji, okazało się, że ludzi przyszło dosyć dużo. Mogliśmy, w rezultacie chyba było 12 ekip po dwóch graczy, bo graliśmy z tym Lublinem 2 na 2. Mówię graliśmy, bo tak się wczuwam, jakby jestem też mieszkańcem tego miasta, ale nie, ja oczywiście nie grałem, bo to by się skończyło niewątpliwie sromotną porażką. No nic, tak czy inaczej, było bardzo, bardzo przyjemnie. I będę kończył, bo jestem podmęczony, może znajdę chwilę i gdzieś tu się położę w kąciku i odeśpię te nieprzespane godziny. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa! Trzeba podać wszystkich trzech braci Carmine imiona. Jest, czekaj, kolega w okularach. Antony, Benjamin i Clayton Carmine. Czekaj. Antony, Benjamin, Clayton. Zaliczone!